Proszę Państwa, w Polsce YouTube zaczął być narzędziem wojny kulturowej i wycina kanały, które są niepoprawne politycznie. Zresztą myślę, że YouTube jest narzędziem wojny kulturowej nie tylko w Polsce, ale akurat w Polsce doszło do tak drastycznych rzeczy jak zlikwidowanie kanału telewizji w Realu 24, jednej z największych alternatywnych stacji. No i cóż, na razie nie ma żadnej reakcji państwa polskiego na to. Dokonało się to, jak zresztą wiele innych ingerencji w treści przekazywane przez YouTube, takich dziennikarzy jak chociażby Witold Gadowski. Dokonało się to nietransparentnie, nie wiadomo dlaczego. Operuje się jakimiś tam zarzutami dziwnymi typu mowa nienawiści, nie pokazując konkretnie gdzie, jak. No, nie ma jakiejś książki cenzury YouTube na razie, czy też Google'a, bo proszę Państwa, YouTube należy do Google'a. I to jest duży problem. No, najwyższy czas, żeby polskie władze, jeżeli mają nadzieję na to, żeby zabezpieczyć wolność słowa. No ale proszę Państwa, tak na dobrą sprawę, komu zależy na wolności słowa? Polityka jest grą interesów i jeżeli nie ma się silnego poparcia pieniędzy, silnego poparcia jakichś ośrodków siłowych za sobą, to trudno o wolność słowa. No bo właśnie będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami jak YouTube, który się tłumaczy, że no to jest firma prywatna. Firma prywatna, ale nie stosująca się do polskiego prawa. Czy też Polska jak gdyby nie chce tutaj tego prawa egzekwować, bo w czyimże interesie byłoby odwieszenie czy przywrócenie kanału w Realu, w którym się mówiło tyle złego, na PiS, w którym się domagało reakcji na roszczenia żydowskie dotyczące mienia bezspadkowego, w którym występowało tylu ludzi, którzy robili innym, nieśli tę oświatę i pokazywali, jak się rzeczy mają. Niestety, proszę Państwa, przecież nie zależy na tym partii rządzącej, zwłaszcza, że do wyborów tam 2 czy 3 miesiące. Także po co? Po co coś takiego robić? I zawsze, moim kolegom w Polsce zawsze mówiłem, że wszystkie przedsięwzięcia tego rodzaju należy zaczynać od finansowania. Jak nie ma finansowania, to możemy się pobawić trochę, ale jak wynurzymy się ponad radar, zostaniemy dostrzeżeni, to niestety zadziała machina tych wszystkich ośrodków, które w nowej rewolucji, tych, które właśnie dzisiaj chcą dokonać nowej transformacji ustrojowej i robią to i w Ameryce Północnej, i robią to w Europie i usiłują w wielu innych krajach. Proszę Państwa, tak na dobrą sprawę śmiejemy się z Chińczyków, że mają, wytykamy im, że mają tam ten swój kredyt społeczny, że takie jedne aplikacje śledzą wszystkich i tak dalej. A tak na dobrą sprawę my tak samo jesteśmy śledzeni i jeżeli popatrzymy, jaką pozycję ma Google na przykład, to dawno powinien się nim zająć jakiś urząd antymonopolowy. To samo z Facebookiem. Bo używamy wszystkich map Google'a, wyszukiwarek Google'a, filmów Google'a na YouTube, reklamy Google'a, wiedzą o nas wszystko, dlatego że śledzą każde nasze poczynanie w sieci, nie tylko w sieci, patrzą gdzie jesteśmy, gdzie jest nasz telefon komórkowy, w którym jest aplikacja Google'a i system operacyjny Google'a. Także, proszę Państwa, najwyższy czas, żeby, jeśli chcemy bronić wolności, ale czy my chcemy bronić wolności? Proszę Państwa, także ten Google, czy są na tym samym poziomie, co tego rodzaju przedsięwzięcia chińskie. Zresztą, Państwa poważne, używając nomenklatury Stanisława Michalkiewicza, który szczęśliwie jeszcze nie jest zabanowany, także można go słuchać, odcinają się od tych zachodnich manipulatorów. To znaczy, każdy ma własną manipulację, dożyliśmy takich czasów. Każdy system imperialny
tworzy własną sieć internetową. W Polsce, myślę, powinna być taka sieć polska, powinny być pieniądze wyłożone na to, powinny być polskie telewizje, polskie media. No powinny, no ale skoro nie ma na to pieniędzy, to znaczy, że nie ma bogatych Polaków, którzy chcieliby coś takiego sfinansować. Nie ma bogatych Polaków, którym zależy na tym, żeby bronić polskiego interesu medialnego, że tak powiem. No i mamy właśnie taką sytuację, że Google, YouTube będzie jednym groził palcem i nad innymi dokonywał sądów kapturowych, kasując ich i eliminując z obiegu informacyjnego. No, staje się po prostu takim ober prokuratorem, że tak powiem, czy też nadrzędnym urzędem cenzury. A kto ma wpływ na Google'a? No to trzeba popatrzeć, kto tam się kręci, popatrzeć na pana Thiel, na firmę Alphabet, na wszystkie te firmy, które się zajmują analizą metadata, wielką analizą wielkich liczb danych i sprzedają te informacje politykom, sprzedają te informacje służbom bezpieczeństwa, czy nazwijmy to umownie, wojsku, rządzą światem. Czy telewizja w realu 24 mogła się czemuś takiemu przeciwstawić? Najwyraźniej podpadła w czymś ważnym. I to możliwe, że nawet nie w tym LGBTQ, bo to, jak to mówią, pies wie w czym. Wykasowano ją, czyli no, była istotna i podawała istotne informacje. Inaczej nikt by się tym nie zajmował, bo przecież po wrogach poznaje się naszą wartość. Proszę Państwa, tyle na dziś. Zachęcam do poszukania telewizji w Realu 24, gdzie też miałem wielką przyjemność występować nie tak dawno, poza YouTube'em, na ich stronie internetowej w realu24.tv. Naprawdę warto. I warto im pomóc. Warto pomóc wszystkim, którzy jeszcze nadal starają się bronić tej strefy wolnego słowa. Dziękuję bardzo. Mówił Andrzej Kumar.